Panie Filipie. Panie Filipie. Panie Filipie, czy pan mnie słyszy? Tak, słyszę. Chciałabym wiedzieć, co się z panem dzieje. Pani pyta, co ja czuję? Tak. Pytam o to, co pan czuje. Cieszę się, że mam Aspergera. Skąd taki wniosek? Bawiłaś się pani kiedyś kolejką w dzieciństwie? Jeżeli zna się schemat, to można dwie kolejki tak ustawić, że nawet jeżeli ich tory się przecinają wielokrotnie, to one nigdy się nie zderzą. Ja dzięki Aspergerowi mogę to wszystko bardzo precyzyjnie przewidzieć. Ale w związku nie da się przewidzieć wszystkiego. Kolejkę elektryczną możemy kontrolować. Tego, że kogoś kochamy, nie możemy. Na tym właśnie polega bycie człowiekiem.